Dobra, moi drodzy, nasza drużyna pierścienia, kurde, gotowa i uzbrojona. No już nie zdążyliśmy. No. To nie wiem, gdzieś na środek. Dajmy gdzieś tu na środek obok lotniska, tak żebyśmy w każdą stronę mieli blisko, nie? Bo to jest taka lipa, że właśnie typy, co mają helki, oni, wiesz, podlatują na linę ten armoret i uciekają. Tak, bo gdzieś uciekają z nim, nie? No. Ale my mamy wyrzutnie rakiet w razie czego. Pepanca macie? Co? No. Pepanca czy tą drugą? Ja mam RPG. No nie miałem PCM coś tam. Szkoda, że ty sobie nie kupiłeś grubokrojny, jak kasy miałeś nie kasy. To może na lotnisko jedziemy? Bo nie wiem jak tutaj, ale na Stratisie jest tak, że czasami w hangarach się respichelka. O, no właśnie. Na Wastelandzie się nie respichelka. Respi się czasami w hangarach. Tak? Tak. No, to taka jak telewizyjna. O. No, to Little Bird. I ona paliwa nigdy nie ma. Ja mam kanister. Ja mam dwie na przykład, dwie kanistry. Ja jestem tutaj cały uzbrojony. Jestem full. No. Nie wiem, ja gdzieś tutaj muszę jechać, nie? Niby ten alt jest taki, ale ma, moim zdaniem ma trochę większy sens. Na Stratisie się dość szybko wszystko można stracić od razu, bo no, mało gry jest takiej, same strzelaniny i non stop się ginie. No. Burdello. A tutaj jednak, wiesz, mogliśmy w Gunstorze się uzbroić, mogliśmy, wiesz, sprzedać, jakby bardziej da się rozwinąć tutaj całą historię, nie? Tego naszego bojowania. No, jakby helka była. Bo tu daleko się jeździ, strasznie. Albo ten, Gorgon. O, helka. Gdzie? Nie. O kurwa. Na rebelce. No, daleko. Nie ma co jechać. Dobra. Na letnisko i tam setunią se spas, trzeba co jechać. Jedzie przed nami jakiś ten, widzicie go? Niebieski zamek. Ja go nie widzę. Ja też nie, właśnie. No bo gdzieś tu będzie zaraz po lewej wyjeżdżał. O, a jest. Tankuje. On strzela do nas? No, ale jedzie. Dobra, potrąciłem. A nic nie miał, to go nie ma co go ten. On nie tankuje kasy chyba, nie? Dobra, tankuje. Weź kasę z niego. Grubo krojony. I jedziemy dalej. Ja zatankowałem już. Tu w prawo, nie? No. Jesteś? Dobra, zatankowaliśmy do maksa. I setunium. Setunium na pas startowy szukać. Tu w tych hangarach też czasami są te skrzynki też. Mówisz? Serio? Tak, byłeś tak tu kiedyś na Wastelandzie? Znaczy, nie tu. Tylko na Stratisie. Ty naprawdę skrzynkę tam gdzieś widziałeś? Tak. W hangarze? A w niektórych miastach też są hangara, znaczy w ogóle skrzynki leżą. Czasami to helka jest w tych zielonych hangarach. Tych, o, tutaj. Rozglądajcie się, bo ja ten... Samochód jakiś tam jest. Tam po drugiej stronie. Rozglądajcie się, bo ja muszę celować, znaczy jeździć. Jeździ ktoś na lekko na lewo. Widzę. Terenowy. Dawaj, wjeżdżę z niego. Nie, bo wybuchniemy jeszcze. No, lepiej nie. Dwóch jedzie. O kurwa. No ktoś z was będzie... On się potrącił, wysiadł i... Wypadł. Wyjechał go. Nie, no, wypadł i się sam zabił. Nie. Ktoś tu strzela, ale nie wiem skąd. Dobra, ten pan, tu go ktoś zabił z tego. W budynku jest. Jest, widzę. Wieży. Widzicie go? No. Dobra, wychodź, niech ktoś go idzie zabić. Dajdę. Dwójkę dać radę. Uważaj, okno. Dobra, wbiegaj, on się patrzy na nas, wbiega, patrzy się na ten, na wejście teraz trzeciej osoby. Patrzy się oknem, walisz w niego. Dobra, wchodzisz do góry. Ja patrzę, będę wam mówił, czy jest już na najwyższym piętrze. Jeszcze go nie ma. Jeszcze go nie ma na najwyższym.
Musi być tu na półpiętrze, który na pierwszym. Ludzie, odsuńcie się za moje plecy, tak, za moje tylnie koła. Grubo krojony. Kurwa, lut, nie lutuj, tylko sztypa, wiesz. Za moje tylnie koła i celuj w to okno. Nie pierwsze, tylko drugie. Rozumiesz? Bo gdzie on tam wchodzi. Rozumiem. Bo ten koleś może zaraz ja na tak. Bardzo. No to weź się, bo opatrz. Worek. Nie mam. No jak nie masz? To kupowałeś i nie masz? No właśnie nie mam, mam. Ja mam. Grubo krojony, to teraz twoja kolej, ty wchodzisz. Bo mu się uda. Ja mam lipę, bo ja mam celownik snajperski, nie mogę tak. Okno górne, dobra, padł. Zajebiście. Padł. Patrzymy ktoś? Ja cię mogę opatrzyć, ale nie chcę zostawiać kierowcy, wiesz? Zobaczę, może tu w wozach będą. Ale coś jebło tam z tyłu. O fuck, ale tam wybuchy poszły. Trzy rzeczy zostały rozwalone. Grubo krojony, wsiądziesz na kierowcę? Wsiadasz. Wsiadasz. Dobra, Giero, opatruję cię. Trzech typów zabiłem, ale ze mnie najlepszy. Najlepszy z grubo krojony. Ja wchodzę do góry, nie mam nadzieję, że tu już nikogo nie ma. Może ja ten koleś miał apteczki. Nie jestem pewny. Zginął. Strzeliłem i... Zginął. Ma 900 golda. Znaczy 900 kasy, nie? Reaper kit, ja już nie podniosę, może wy podniesiecie. Ja mam puste miejsce. MXSW, ja już tego nie zapakuję. Dobra, chodźcie, spadamy stąd. Tam fajne wybuchy były z tyłu, może coś fajnego z nich ten, może jakiś, wiecie. Podłączamy tą cysternę do Ifryta. Czy do nas podjeżdża? Nie. Zejdź z kierowcy. Poszukajmy helki w hangarach tamtych jeszcze. Wchodźcie do środka, no ale nie wiem, czy nie ten, jak ich tu tyle było, to myślę, że tam helka jest. Ja bym pod te wybuchy podjechał. Tam, wiesz, no 5 hangarów jest, warto sprawdzić. Dobra, to sprawdzę i zaraz ten, jedziemy na tą wybuchy, co były. A czemu tu tyle typów było, po co oni tu byli? Nie, czekali na samolot chyba. Ale ze mnie teraz czuję się... Grubo krojony, jestem pełen podziwu, dlatego cię jeszcze trzymam w naszym teamie, bo jednak tak. Coś grasz. Mimo wszystko. Że jestem słaby. Może to dlatego, że masz właśnie te 15 FPS-ów, to... Czy nie leci helka po prawej? No. Hummingbird. No nie ma helki. Dupa. Dobra. Gdzie te wybuchy były, bo ja nie widziałem. No tam taki dym jest. Trzy rzeczy wybuchły, nie wiem co to mogło być. Wszystko przez to łączy 15 FPS-ów, ja to czuję. Ale patrz, ile masz czasu na zastanowienie się, jak tak mało widzisz. Jeden cel przed tobą. Przejadę przez to? Jedzie. Kutas. Kutas. On jest kutas, nie da kutas. Fajny ten Ifrit, fajnie jeździ po tych, nie? Strider by się zaraz przewrócił na plecy. Szkoda, że nie ma tego działka jeszcze. Tak, tylko że to działko jest takie lewe, że nawet nie da człowieka z niego zabić, wiesz, no często. Kurde. O fuck. Coś ostrego. Kurwa, coś ostrego do nas wali. Rozglądajcie się, góra, dół, lewo, prawo. Chyba helka. A co za helka? Nie, ona nie ma karabinów. Ma. Tak. Tak? Ona ma Myślisz, że ona ich załatwiła? My nie mamy czym w nią walnąć nawet. No macie przecież te rakietnice. Ale one nie mamy, są namierzane, wiesz? Czekaj, patrzcie na nią, czy to ona wali. Ona ma uzbrojenie? Tak, ona jest uzbrojona. No, wysiadaj. Tu się strzelają gdzieś, ale nie gdzie. Chyba, że do niej, wiesz? Nie, jeszcze ktoś inny teraz wali, słyszę. Tu jest ktoś na dole strzelał, wiesz, z mniejszego kalibru. Tu jakiś mordor w tej wiosce chyba. Ja bym stąd uciekał szybko. Czy tu gdzieś dym jest? Widzisz gdzieś dym, czy już się skończył? Tu jest jakieś ciało czyjeś, leży. Tam było też wcześniej. O, tu jest! Jest koleś! Tu są ludzie obok nas, wiesz? Kurde, ale strzelają, dawaj. Więcej ich jest tutaj. Nie. A ja rozjeżdżam tego typa. No, odrzec, jechałem go czy nie? Rozjechałeś najlepiej. Dobra. No to jeszcze tu jeden został obok niebieskiego i ciężarówki był. Jak tam, Giero? Strzelam do tej helki. Tu był koleś gdzieś. O, jest za murem przed nami, widzisz go? Dawaj,
O, dwóch tu jest. Zabiję go ten. Jeden. Dobra, Helka rozwalona. Najlepiej. Co ty gadasz? I tu, cofaj, cofaj. Kurde, czekaj. Grubokrojny byś musiał wyskoczyć. Ej, tu jest jeszcze trzech. Więcej ich jest. Helka jest do wzięcia. Ja jej biegnę. No to bierz tą Helkę. Gdzie ona jest? To ja tam pobiegam. Dobra, jednak nie. Oj, oj. Ale wywalił. A wyskoczył ktoś z niej? Nie. A sprzęt jakiś tu ten? Uważaj, Giero, bo tam, gdzie myśmy byli, to kolesie są. Wiesz? Chodź, zobacz. Jesteś tutaj? Uważaj, uważaj, tu za tą drogą. Ja wracam za twoim za 5 minut, okay? Tu, patrz, patrz, przed naszą maską w tym budynku weszli. No. Czekaj, sprawię ci, czy są jeszcze. Tu ich nie widzę. Jest, tutaj lutują typa gdzieś przy płocie. Czekaj, on go podnosi. Kolegę podniósł, ale chyba kolega już ten. Tu w budynku są, wiesz? W tym budynku przed moją maską. Są, dobra, bo mi szybę, ja szybę mi rozwalili. I zaraz wracam. Hmm. Najgorzej, bo ja nie mam celownika na blisko, ja kurde, jak chcę celować kogoś, to on zooma 500. Nie mam koła chyba, rozjebałem, a nie, dobra. Nie masz granata? Dobra, ja nie mam szyb przeciwpancernych z przodu, muszę się wycofać, bo mnie zastrzeli. Idziesz tutaj, bo on podnosi kolegę non stop. No to idę. Dobra, chyba go nie, no nie potrąciłem go, żal. Oni w moją, oni we mnie celują, są po mojej stronie. Jeden się wrócił na parterze, ten jest na balkonie, u góry na balkonie. Patrz, patrz na niego, widzisz go? Padł jeden. A drugi gdzie był? Tu na drodze leży trzech, wiesz? Jakiś wszystko? Samochód jeszcze podjechał. No nie, jeszcze drugi był na parterze, ale polisz ten, polisz coś tam. Kurwa, tu jeszcze jakiś kierowca, tam jeszcze ktoś odjeżdża. Stary, ilu ich tu jest w ogóle? Kurwa, co to tu jest skrzynka z amunicją, tu jest skrzynka z amunicją obok mnie. Taka duża, wiesz? Trzeba ją zapakować na samochód. Podbiegniecie do mnie? Jeszcze jeden koleś jest pomiędzy mną a wami na polu, widzisz to? Widzę go. No też trzeba iść do niego. O, znikł mi. Celownik mi się trzęsie jak... Czekaj, ja go próbuję... Masz go? Patrz, 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 masz go od swojej strony. Jest ta skrzynka z bronią, nie dziwię się, że oni tu wszyscy podjeżdżają, wiesz? A grubokrajny siedzi na awku w środku, co za koleś, a ja nie mogę wyjść. Ja bym się postrzelał. Tego typa zastrzeliliście tu przy domku, czy nie? Mm-hmm. On za samochód niebieski pobiegł, gdzieś tu przy płocie był. Ktoś leży. Tu jest przy drzewie, moja lewa. Przy krzakach stoi. Nie dasz od tego przyjechać? No tak średnio, wiesz. Bo mogę ten płot powalić. Bo ja się mam boję, że on... Ten celownik jest chujowy. Coś ty go ściągnij. Ale mi laguje coś. Mi też strasznie. Dobra, on tam jest... budynkiem znów się schował, wiesz? No wiem, widzę. O, teraz go będę mógł przenieść, bo mi się przestał telepać celownik. Czekaj, on wlazł do tego budynku, czy co? On jest w budynku. On jest w budynku, biegnie na niego polisz ten. Polisz fajta, patrz. A ten koleś na mnie celuje. Polisz fajta i jedziesz go. No jedziesz go, teraz, bo się patrzy w moją stronę. Dobra. Uuu, granatem dostał, dobra, padł. Dobra, wskakuj do tego, wskakuj do samochodu naszego. Jeszcze na dole zbierz te ciała, nie? Z kasę z nich zbierz, czy co one tam mają. Naprawę jak masz, to napraw samochód, ja mam, wiesz, bo o. Masz? No to wskakuj. Czy będziesz naprawiał? Naprawiaj, bo ja mam przednią szybę, wiesz. Ja muszę zmienić celownik. Nie, ja nie mogę wyjść, bo ktoś musi siedzieć na kierowcy, po prostu. To tu jest ta skrzynka z ammo, może on tam jest jakieś coś fajnego. Chyba żeśmy ich pozamiatali tu wszystkich. Ale fajna sytuacja, wskakuj do środka. Jesteś? Mm. Dobra, i tu przede mną, za tym kładem, widzisz skrzynkę. Zajrzyj tylko do niej, jak jest coś fajnego.
Czemu tam się koło dymi? Jakiś koleś się zrespił w tym? Zajrzyj do niej, zobacz co jest, jak coś fajnego to sobie wybierz, a jak nie, to pakuj ją do samochodu. Ładunki wybuchowe. No. Ale no i tak ją zapakuj do samochodu. Jak się mieści. I ten worek z kasą zbierz też, co obok leży. Zawsze worki z kasą zbierajcie. Bo po pierwsze to jest kasa, a po drugie one mają ten, o jest strasznie widać na mapie. Aircraft wreck jest antysłaby. Wziąłem do siebie. Zapakowałeś ją? Te ładunki mam w sobie. A ładunki? Myślałem, że skrzynkę całą zapakujesz. No, tam nie ma nic więcej. Ja bym jeszcze do tej helki podleciał. Wiesz? Gdzie ty tych kolesi zabijesz z helki? No wprost. Tam ale gdzieś. Oni gdzieś musieli wypaść, bo oni chyba no, przy helce... Ja, znaczy, ja wiem, gdzie jest helka. Helce. A, przy helce, no to czekaj, może jeszcze z helki coś zbierzemy. Tutaj helka, nie? Jest ubita. On się pali. A, dobra. Kurwa. Nie podejdziemy, jak się pali. Czekaj, to patrz na mapę. Jest coś ciekawego, pucek, hatchback na tym. Co robimy? Kurde, no nie wiem. Co, jest czekamy akcja? Na jakąś misję. Jest akcja tutaj? No, wszystko cię ominęło, wiesz, grubo korony. Przykłady. Film tu Bagdad był. Helka, zapierdalamy, już. Gdzie jest? O, niedaleko, obok soli. Dwie nawet, lol. Dawaj. To nie jest tak. Dawaj, setunium, już tam. Tam jest chyba aircraft wreck, a nie ten. Czekaj, bo ja nie wiem, w którą stronę to jest. Nie, dwa to ja jadę. Setunium 7 tutaj. 7 kilometrów, 8. I co tu się działo, bo nie ten... No, strzelali do nas, pełno ludzi się tu respiło non-stop i była strzelanina i chyba, kurde, jest 10 ciał. No wiem, no bo rozjeżdżałeś, no to właśnie. Wtedy jeszcze byłem. A Giero ich rozwalał z karabinka, a ty siedziałeś i stary... No, helkę zaszczeliłem. Patrzyłeś się w fotel mój. Dobrze jedziemy? Dobrze, nie? Jakiś dzikus. Szukam jakąś pałkę. Cały czas prosto. W sumie cały czas tam autostradą możesz jechać. No właśnie, no, tylko że my tak... Ja nie wiem, czy my tak szybko dojedziemy, jak oni, wiesz... Jak będzie helka, pojazd. To ja... Jest pojazd pytalni. Aha, i patrzcie czasem... Patrzcie czasem na mapę, bo się helikoptery na niej pojawiają, nie? Jak gdzieś lecą. Szturujesz. Jak to będzie gdzieś po drodze? Jakiś hatchback sportowy, to ja chyba do niego wsiądę i zapierdolę tam. Co ty... Co za koleś? Nieźle, co? Grubokrojony się prawie, kurde, zesrał. Draseczka mu poszła największa teraz. Słyszałem ten pisk, dziewiczy pisk. Co tam żmiju? Słuchaj, to... Czemu cię jeszcze nie ma tutaj, powiedz mi? Robię duński. Lekcja jest on my first place. I co tam z duńskiego masz, stary? Ja, Duńczyk? Jedna helka znikła już. Nie, komunikacja. To ta, na którą jadę. Oni tych helek nie mogą wszystkich wywozić, ja nie wiem, co oni z nimi robią. Przecież każdy nie będzie jedną helką latał, nie? No. I zaraz ci powiem, kiedy pojedziesz prosto zamiast autostradą. Tu gdzieś, nie? W sumie teraz jedziesz prosto cały czas. Nie, jeszcze prosto. No, na wprost nas jest helka, nie? Źle, bo pojedziesz tam, gdzie jest skup diamentów. Ja tam jadę. W dupie to mam, wiesz? Ty byś zesrany gdzie położył. Ja tam jadę, wiesz, tak czy siak. Ja chcę zobaczyć, co oni tam robią z tymi helkami. Right back. Co? No zaraz kład wybuchnie, a program wybuch u nas. A czemu zaraz wybuchnie? Dymił się czy co? Bo no. Ja go zahaczyłem chyba lekko, wiesz? Ja lekko. No tak moim zdaniem przyjebałem w niego, ale nic się nie znalazło, że nas to nie ruszyło. U mnie to wyglądało, wie. Jakbyś go pochłonął, kurwa. No. Nie, to u mnie wygląda, jakbym go lewym bokiem zahaczył. Ale jakbym przeniknął jednocześnie przez niego. Oh fuck. Naprawy mamy, nie? Tak. Nie, bo ja draskę już mam, jak ty prowadzisz są. O której finał czego zaczynają? Co dziś jest? No dzisiaj finał w CES-ie. Ale czego? Tego turnieju jakiegoś... CES Launch, coś tam. Tak. Ale to jakiś ważny turniej, czy taki jak no 250 tysięcy do wygrania. I o której jest finał? No nie wiem właśnie. Izak komentuje, czy on podróż poślubną ma? A co, on ślub wziął? No wydaje mi się, że tak, że brał teraz. Czy nie, nawet w piątek, czy coś, w sobotę? Wczoraj? Nie?
Już nie będzie tym dawnym Izakiem. No nie, no teraz będzie miał zakaz na komputer. Nie. Najgorzej. Wiecie o tym, że tych helek już tam nie ma? Wiem, ale ja jestem ciekaw, co oni z nimi... Ja nie wierzę w to, że oni naprawili dwie helki obok siebie i co, i odlecieli nimi, co każdy inną? No nie wiadomo, jaka tu duża ekipa jest. 15 chyba ograłem. Moim zdaniem oni może ją przestawiają na bok gdzieś i później czekają na naprawę albo coś, albo ją w ogóle niszczą tylko po to, żeby ich nie było, wiesz o co chodzi. Podlatują i je rozwalają, żeby nikt nie latał helkami. Nie, pisałoby, że blow up, coś tam, że wybuchła. Nie wiem. Podjedziemy, zobaczymy, czy nie ma jakichś wraku obok. Oh fuck. Zajebisty jest ten infryt pancerny, kurde. W budynkach nadal respią się naprawy. Coś tam ktoś napisał. No on tak jest, naprawy te... Karnistry i czasami to te skrzynki to, to jest od... 100k za pierwsze miejsce jest. Czego mam zakrwawione spodnie? Nie jest helka, nie. Samochód jest tutaj obok. Grubokrajny okres dostał i kurde... Jesteś czerwony mężczyzną. Tam jest helka, ej. Strzelają się chyba, nie? O kurde. Dawaj, jedziemy w nich. Gdzie oni są? O kurde, ej, oni jesteś... Dupi, dawaj. Mam. Kurwa. On ma... Szybko, bo on... O fuck. Ale wyjebało wszystko. O, ja spadłem, wyskoczyłem i padłem. O kurde, żyjecie? Nie. To są jakieś ogary. Ale albo przynajmniej celowali nas. Ty jeszcze rozjeżdżasz? Tak. Uważaj, bo oni ci z taką bronią, jaką oni mają, to cię rozwalą, wiesz? Musisz odjechać i skręcić z prędkością. Ja nie wiem. Dobra. Chyba rozjechałeś jednego, dobra. Jeszcze masz dwóch, tak? Jeszcze dwóch. O kurde, koła już nie masz. Jedyna nadzieja w tym, że wyskoczysz i szybko i zastrzelisz któryś. No. Tylko najpierw na pasażera się przesiąść jak możesz. Z przeciwnej strony niż wiesz. W ogóle zginąłem jak ja to podjechał, nie wiem jak. Ja nie, ja wyskoczyłem, bo myślałem, że takie... Jestem jako taki... pasażer, ściemniam, że mnie już tu nie ma, nie? Oni nie wiedzą, czy ja jestem? Brawo, są, ktoś napisał, Merku. On na lokalu, to może być ten, też streama oglądać, wiesz, oni raczej wiedzą, że jesteś, wiesz? Podnosi jeden drugiego, weź szybko, wyskakuj i wal, bo to jest jedyna szansa teraz. Full auto i jedziesz. Dawaj, dawaj, dawaj. Tego, szybko, szybko, on ciało podnosi, przy moim ciele jest. Patrz, podbiegnę mu i jeszcze mu zajebę po prostu w ryjku. O, jeszcze załadować. No kurwa, żeby ci wyszło, bo zacznij przyładować. Ja pierdolę. Słabe to było, powiem ci, Giero. No. Mogłeś go zabić spokojnie. Wiem, ale wiesz, jakbyś nie stanął mu na głowie, to może by cię nie zauważył, nie? Bo miałem celownik snajperski i latało mi wszystko dookoła z zoomem kilometra. Tak, koniec tego, ja już nie gram w Wastelanda. Robię przerwę i się zastanowię, co dalej. Dzięki chłopaki za grę. Przerzucam was na dół. No dzięki. Jak Dakuta, w sumie miałeś tą optykę, trzeba, bo można było z daleka, wiesz, bardzo daleka się rozłożyć i ten, jakoś taktycznie to załatwić, a ja to załatwiłem dakutarsko, po prostu się w nich wrąbałem. Dobra, trzymajcie się. Ale wywaliliby cię zaraz, wywaliliby cię. Nie, za co by mnie mieli wywalać. Moi drodzy, 3 minutki przerwy, 5 minutes break, zaraz wracam.